Dzieje historia o tym, dlaczego sześciolatka nie powinna wychodzić sama z domu. Trochę o związku poliamorycznym i o okrutnym morderstwie, do którego niestety doszło w 2012 roku. Sześcioletnia dziewczynka wychowywana przez trójkę rodziców, a tak naprawdę to dwójkę rodziców i partnera matki, bo w jednym domu mieszkała mama, tata dziecka oraz partner mamy. I oni wszyscy byli razem. Uchodzili za dobrą rodzinę, szczęśliwą, problemów z nimi żadnych nigdy nie było, a ich dziecko było zadbane, więc nikt do tego też nie miał problemu. Poza tym to Teksas i inna kultura niż nasza, więc naprawdę wszyscy to mieli gdzieś, ile oni tam mieszkają i co oni tam robią. Jednak ta rodzina miała takie dziwne przyzwyczajenie i pozwalała tej sześcioletniej dziewczynce wychodzić na przykład sama na rower, mogła sama po prostu zwiedzać okolice, przychodzić do swoich znajomych. Elena uwielbiała kolor fioletowy i taki też miała rowerek. Na tym rowerku przemierzała okolice i szukała sobie przyjaciół. Tego feralnego dnia również poszła poszukiwać swoich przyjaciół, jednak jej kolega miał akurat z mamą jechać na cmentarz i nie mógł z nią wyjść się pobawić, więc Elena powiedziała, że spoko, ona na niego poczeka. No i niestety. W okolicy mieszkał 17-letni chłopiec, którego wszyscy się bali i było to dziecko typu nie podchodzę do niego, bo obawiam się, że wybuchnie i jutro rozstrzela kogoś w szkole. Chłopak uwielbiał żarty o gwałtach, morderstwach i raczej dziwne rzeczy opowiadał i ludzie trzymali się od niego z daleka. Niestety, tego feralnego dnia 6-letnia Elena stała się jego zabawką. 17-letni Taylor musiał zauważyć 6-latkę i musiał w jego głowie pojawić się szatański plan. Ponieważ po godzinie 14 tego samego dnia dziewczynka została odnaleziona przez zupełnie innych chłopców w tragicznym stanie. Zaledwie kilka minut od jej domu zostało odnalezione ciało dziewczynki. Dziewczynka została zgwałcona. Wokół jej głowy i szyi była zawiązana plastikowa torba. A same ciało zostało upchnięte do worka na śmieci. Przed lub po zabójstwie 17-latek wykąpał dziewczynę, to znaczy zamoczył jej ciało w wodzie. Prawdopodobnie myślał, że w taki sposób usunie swoje DNA. Natomiast policja znalazła go wystarczająco dużo na miejscu zbrodni i bardzo szybko porównali go z DNA 17-latkiem. No i okazała się zgodność. Co ciekawe, Taylor nie dostał wcale dożywocia, ponieważ wtedy miał 17 lat i został skazany jedynie na 40 lat pozbawienia wolności.